Och, Ricardo. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chce. Po TV Smart od Wektry. Każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. Można podłączyć box do telewizora. Albo odpalić aplikację mobilną. O, dla was też coś mam. Oglądaj co i jak chcesz z TV Smart od Wektry. Teraz z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Dorota Lewandowska, witam w naszym środowym programie. Dziś zobaczą Państwo wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Mając taką szkołę, jaką otrzymają w ramach drużyn młodzieżowych, jestem przekonany, że w kolejnych latach zasilą tych starszych. Nieletni odpowiedzą za swoje czyny. Najmłodszy z chłopców, 12-latek, zerwał bitumiczną nawierzchnię na placu zabaw przy ulicy Getta Żydowskiego. Nowe boiska przy szkole podstawowej numer 1 w Sieradzu. Skok jest epokowy, to już są boiska na miarę XXI wieku. Koncert zespołu Arete w Spółdzielczym Domu Kultury. Taki klimat będzie bardzo nostalgiczny, jesienny, a też dużo radości. Przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych 4 powiatów wzięli udział w uroczystym spotkaniu, na którym przyznano wsparcie finansowe na zakup niezbędnego sprzętu. Strażacy druhowie z powiatów Łaskiego, Sieradzkiego, Poddębickiego i Zduńsko-Wolskiego spotkali się w Goszczanowie, by odebrać promesy na zakup sprzętu i wyposażenia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wsparcie dla 56 jednostek przyznał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. To jest dzisiaj święto, myślę, wszystkich strażaków, bo oczywiście oprócz tych zawodowych, których także wspieramy bardzo mocno, w tym wszystkim taką nadzieję, jeszcze większą niż cokolwiek innego, budzą te działania młodzieżowych drużyn strażackich, bo to jest jakby gwarancją kontynuacji. Jest tym, że nie tracimy nadziei, to będzie dalej trwało, to ta dobra rzecz, którą są ochotnicze straże pożarne, będą dalej trwały, bo jest młodzież, bo są młodzi ludzie, którzy bardzo chętnie w szeregi tych ochotniczych straży wstępują. A mając taką szkołę, jaką otrzymają w ramach drużyn młodzieżowych, jestem przekonany, że w kolejnych latach zasilą tych starszych. Promesy opiewały na kwotę kilka tysięcy złotych każda, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego. Jedną z popularnych drużyn młodzieżowych OSP jest właśnie drużyna z Mrososzycy. Skąd u Was takie zainteresowanie, dziewczyny? No, z rodziny na przykład, bo cała moja rodzina praktycznie jest w straży. Tak, a u Ciebie jak to wygląda? Mnie też i tata, i dziadek, i pradziadek byli w straży. I jakie macie zadania? No, zazwyczaj to trenujemy do zawodów albo jakieś takie uroczystości. Podoba Ci się to? Tak. To na przykład, bo mój wujek, który prowadzi młodzieżówkę, jest w straży. No i prezes to też jest mój wujek. Zarażacie kolegów, koleżanki też na co dzień właśnie strażą pożarną? Nie interesuje ich to tak bardzo jak nas. Nas w sumie dowiedziałem od znajomych, którzy już chodzili wcześniej do OSP, że jest fajnie i że warto przyjść, zobaczyć i się wkręciłem w to. No, u mnie to tak, ze spontaniczności słyszałam, że fajnie, przyszłam, zobaczyłam i zostałam. I co tam robicie ciekawego straży właśnie? No, uczymy się na przykład pierwszej pomocy, wyjeżdżamy gdzieś czasami też, no, różnie. No, jakieś węże rozwijamy, jak gasić pożar, już mniej więcej wiemy. W uroczystości uczestniczyły także władze strażackie szczebla krajowego i wojewódzkiego, PSP i OSP oraz parlamentarzyści z regionu. Gratuluję, cieszę się, że te środki trafiają właśnie do Was, do dziecięcych drużyn i młodzieżowych drużyn pożarniczych. To jest przyszłość pożarnictwa, to co powiedział tutaj senator. Wielu z nich pewnie zasili później szeregi Państwowej Straży Pożarnej, może zaczynając od naszych szkół, a przed nami tylko i wyłącznie rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój. Dzięki ustawie o ochotniczych strażach pożarnych możemy jeszcze mocniej Państwu wszystkim, druhom, podziękować za to, co robicie i robiliście wstecz. Dzisiaj tu się spotkaliśmy,
odebraliśmy promesy, podpisaliśmy umowy. Ja mogę wam zagwarantować w imieniu tutaj wszystkich zebranych strażaków, ochotników i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, że te pieniądze wydamy dobrze. Bardzo się cieszę, że w tej uroczystości tak licznie uczestniczymy. Gratulujemy wszystkim tym, którzy te dzisiejsze promesy i umowy otrzymują i życzymy, żeby dalej tak dobrze Straż Pożarna Ochotnicza współpracowała z Państwową Strażą Pożarną i dalej tak prężnie się rozwijała jak dotychczas. Marszałek podpisał także umowy z przedstawicielami 19 jednostek OSP na przekazanie dotacji na zakup sprzętu w ramach konkursu Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Łódzkiego. Stanowiło to jednocześnie finansowe podziękowanie dla jednostek, które na początku wojny w Ukrainie podzieliły się sprzętem ze swoimi kolegami zza wschodniej granicy. Panie prezesie, jakie wsparcie otrzymało tym razem OSP Sieradz? OSP Sieradz otrzymało podwójne wsparcie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych i otrzymaliśmy wsparcie od pana marszałka województwa na doposażenie naszej jednostki, na sprzęt. No właśnie, jaki sprzęt jest nam potrzebny teraz? No praktycznie to u nas jest główny nacisk na umundurowanie strażaków, chodzi o to, żeby bezpiecznie uczestniczyli w akcjach i wiadomo, sprzęt, który się niszczy przy akcjach, musi być non-stop uzupełniany. A jak wygląda działalność właśnie młodzieżowej drużyny? Bardzo dobrze. Młodzież zaczęła ostatnio uczęszczać do naszej jednostki i widzimy, że jest duże zainteresowanie młodzieży właśnie strażą i cieszymy się z tego powodu. Poza tym podczas spotkania kilku druhów otrzymało certyfikaty potwierdzające zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami pożarniczymi. Trzej nieletni ze Zduńskiej Woli odpowiedzą przed sądem za popełnione czyny karalne. 12-latek zniszczył nawierzchnię placu zabaw, 15-latek zniszczył kamerę monitoringu, a 16-latek ukradł rower. W październiku w Zduńskiej Woli nastolatkowie dokonali kradzieży i zniszczenia mienia. Jakich czynów się dopuścili, mówi oficer prasowy zduńskowolskiej policji. Najmłodszy z chłopców, 12-latek, zerwał bitumiczną nawierzchnię na placu zabaw przy ulicy Getta Żydowskiego. Spowodował straty wartości 3000 zł na szkodę spółdzielni mieszkaniowej. 15-latek zniszczył kamerę monitoringu, która była zamontowana na zewnątrz klatki schodowej jednego z bloków w mieście. Spowodował straty na ponad 550 zł, także na szkodę spółdzielni. Natomiast 16-latek na parkingu przy kościele na ulicy Łaskiej ukradł rower wartości 900 zł. Jak podkreśla policja, każda osoba, która dokona czynu zabronionego, ponosi odpowiedzialność. Mitem jest bowiem twierdzenie, że nie dotyczy to nieletnich. Wobec nieletnich sąd nie stosuje kar. Orzeka natomiast środki wychowawcze, którymi mogą być m.in. orzeczenie umieszczenia w zakładzie poprawczym lub w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad takim nieletnim. Zastosowanie nadzoru kuratora, zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego. Do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym. Sprawa każdego z trzech nastolatków zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który zadecyduje o ich dalszym losie. Blisko 50-letnią asfaltową nawierzchnię, która znajdowała się na terenie szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Kościuszki, zastąpiły dwa nowoczesne boiska. Z obiektów już korzystają uczniowie jedynki. To krok do przodu, jeśli chodzi o ofertę zajęć z WF-u w tej placówce. Stare asfaltowe boisko, które od niemal pół wieku funkcjonowało przy szkole podstawowej nr 1 w Sieradzu, zastąpił kompleks nowoczesnych boisk. Przy budynku przy ulicy Kościuszki powstały dwa nowe boiska z nawierzchni poliuretanowej. Uzyskaliśmy naprawdę dwa piękne obiekty. Jedno boisko duże do piłki ręcznej, piłki nożnej i oprócz tego do piłki koszykowej. Natomiast obok jest też, ma mniejsze boisko, mniejszy obiekt do piłki siatkowej i również do piłki koszykowej. Rzeczywiście skok jest epokowy, to już są boiska na miarę XXI wieku. Oprócz boisk powstała bieżnia do biegu na 60 metrów, a oprócz tej bieżni jeszcze mamy skocznię do skoków dal. Ona również jest tutaj, można powiedzieć, położona między dwoma boiskami.
Dla społeczności szkolnej to ważny moment i krok do przodu, jeśli chodzi o zajęcia WF-u na świeżym powietrzu. Obiekty już były testowane przez uczniów i nauczycieli WF-u z jedynki. Boisko jest już oddane do użytku, a więc uczniowie mogli w minionym tygodniu i w tym tygodniu skorzystać z tej nowej infrastruktury, która powstała. Myślę, że bardzo pozytywnie, tak? Trudno to inaczej odbierać. No chociażby tutaj nauczyciele wskazują na mniejszą urazowość przy takich boiskach, tak? Wiadomo, asfalt był mocno urazogenny, tak? Tutaj mamy zupełnie inne nawierzchnie, inne podłoża, a więc to jest ta kwestia, ale też kwestia wielkości tych obiektów, tak? Kwestia chociażby tych piłkochwytów, które też zabezpieczają, żeby te piłki po prostu nam tutaj po tych okolicznych działkach nie latały, tak? Więc no to wieloformatowe korzyści, tak, w tej materii na pewno są. Przy boiskach pojawiły się ławeczki oraz tereny zielone z istniejącymi już elementami rekreacyjnymi. Boisko odwiedził już m.in. prezydent Śradza Paweł Osiewała. W planach jest jeszcze dalsze zagospodarowanie tego terenu. Szerokim wsparciem też służył Urząd Miasta Sieradz jako organ prowadzący. Mogę powiedzieć, że jesteśmy po wizycie pana prezydenta na tym nowym obiekcie. Dostrzegł też potrzebę tutaj zbudowania pewnych ciągów komunikacyjnych, bo jak widzimy brakuje tego elementu infrastruktury. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku bądź na początku przyszłego uda nam się te ciągi komunikacyjne prowadzące do obu tych obiektów wybudować. Koszty inwestycji wyniosły niemal 1 200 000 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 429 tysięcy złotych przyznało ówczesne Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jak nie kochać jesieni? Pod takim hasłem we wtorek w Spółdzielczym Domu Kultury odbył się koncert muzyki literackiej. Wystąpił zespół z Poznania Arete. Bo jesień to kolorowe pejzaże, to czerwono-żółte obrazy. To nostalgiczna muzyka, to liryczny wiersz, to melancholia, to wzruszenie, to tęsknota, to wspomnienie. Taki będzie dzisiejszy koncert. Niech życie żyje, kręci się karuzela w radości dnia, przez śluby i wesela nie rozwija się i mknie tak proces ten. Niech życie trwa, to dziwne arcydzieło, niech żąda w nas, aby swego dobiło bądź misja ta nie zna jest. No dzisiaj specjalnie taki klimat będzie bardzo nostalgiczny, jesienny, a też dużo radości. Ciężko wybrać z naszych prawie 100 utworów autorskich właśnie takie, żeby zdecydować się na te najważniejsze utwory, ale też połączyliśmy oprócz naszych autorskich takich bardzo ważnych utworów z najnowszej płyty również Czas na poetów i też Mamy serce dla serca i Niech życie trwa, również utwory takie właśnie, żeby publiczność również z nami zaśpiewała razem. Dać ci moc jak chrzest, by pokonać lęków smoki. Życie twe to im, walcz na nim jak im i zwyciężaj tak jak roki. Myślę, że poeci wyrażają to, co myślą ludzie i co ludzie inni, niepiszący, nie potrafią, czego nie potrafią wyrazić, tego właśnie jak poeci. My wyrażamy to, co myślą, co czują w najlepszy z możliwych sposobów i to jest konieczne, to jest terapia, pisanie jest terapią zarówno dla nas, jak i dla osób, które czytają. A do tego jeszcze dochodzi muzyka, no to już jest chyba miód na uszy. Tak, no właśnie, no tutaj dzisiaj wystąpił Rex Truk z zespołem, zespół Arete, myślę, że świetny koncert, już kiedyś zresztą koncertował w Bibliotece Szpitalnej, którą wtedy prowadziłam. Jesteśmy w takim momencie, gdzie chyba ludzie szukają takiego wycieszenia i szukają poetyckiego słowa, które wzruszy, które da siłę, daje moc, da nadzieję przede wszystkim na lepsze jutro. I tak się składa, że gdzieś ta afirmacja życia od samego początku w zespole Arete jest i z takim przesłaniem śpiewamy. Jesienne róże, róże smutne raciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon. Na jeden ton.
To tyle w naszym dzisiejszym serwisie. Po więcej materiałów możecie Państwo sięgać na naszą stronę, profil Facebook i kanał YouTube. W dalszej części programu zaprosimy na rozmowę z posłem Cezarym Tomczykiem w nowej audycji Na każdy temat. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszam na nowy program Na każdy temat. Pierwszym gościem tego cyklu audycji był poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cezary Tomczyk. Rozmowa dotyczyła m.in. bezpieczeństwa, zarówno energetycznego, jak i w nawiązaniu do wojny na Ukrainie. Poruszyliśmy również kwestie inflacji, drożyzny i kosztów życia. Witam Państwa w programie Na każdy temat. Państwa i moim gościem jest poseł Cezary Tomczyk. Witam Pana posła. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Do dzisiejszej, Szanowni Państwo, rozmowy wybrałem kilka tematów. Pierwszy, wydaje mi się, jeden z najważniejszych, to kwestie mieszkaniowe. Proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś pomysł, czy jest szansa na to, żeby tą sytuację mieszkaniową, którą w tej chwili mamy w regionie, w Polsce, zmienić z korzyścią, myśląc tutaj o młodych osobach, które chciałyby mieszkać w swoim M. Dzisiaj sytuacja mieszkaniowa jest w ogóle wyjątkowo trudna i to przynajmniej z dwóch powodów. Pierwsza historia, z którą wszyscy mamy do czynienia, to, że te mieszkania dzisiaj są już w niebotycznych cenach. Kiedyś kupienie mieszkania było bardzo trudne, a dzisiaj jest prawie niemożliwe. I to nie ze względu nawet na to, że tych mieszkań nie ma, bo jest ich coraz więcej. Przecież w Sieradzu też budują się nowe osiedla, ale jakby ceny są zaporowe. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu to oczywiście kwestia kredytu. No bo nikt nie ma w skarpecie 300, 400 czy 500 tysięcy złotych na mieszkanie, więc musi wziąć kredyt. A żeby wziąć kredyt, no to w dzisiejszych czasach trzeba naprawdę dużo zaryzykować, bo stopy procentowe są bardzo wysokie i po prostu raty przytłaczają. Dzisiaj, wtedy, kiedy wejdziemy na ogłoszenia na jakimkolwiek portalu ogłoszeniowym, to w Sieradzu, czy w Zduńskiej Woli, czy w Łasku, widać, że jest bardzo dużo ogłoszeń, że ludzie sprzedają często stany surowe, szczególnie domów, dlatego że te raty po prostu przytłaczają. Więc ja mam nadzieję, że jak najszybciej wejdziemy w taki moment, kiedy te stopy procentowe spadną, kiedy ludzi będzie znowu stać na to, żeby móc w ogóle marzyć o mieszkaniu z jednej strony, a z drugiej strony no, na pewno trzeba ograniczyć ten rynek takiego wykupu masowego mieszkań, no bo dzisiaj jest tak, że fundusze na przykład europejskie czy światowe, fundusze, które mają miliardy euro, skupują mieszkania, na przykład całą inwestycję kupują naraz. W związku z tym to one dyktują później ceny za metr kwadratowy, one dyktują ceny za wynajem i ten rynek w jakiś sposób musi być regulowany. Dzisiaj wszystkie najważniejsze miasta na świecie, wszystkie kraje zachodu wiedzą, że ludzi, którzy mieszkają w danym mieście, po prostu musi stać być na swoje własne M, no bo od tego zależy przyszłość ich rodzin, tego, czy ludzie chcą mieć dzieci, czy myślą o przyszłości, czy tylko próbują przeżyć do pierwszego. To są rzeczy jak gdyby już oczywiste, o których tutaj pan poseł mówi i chcielibyśmy, żeby to się na pewno stało już w dniu jutrzejszym, że było zdecydowanie lepiej. Ale ja zapytam tak wprost. Proszę mi powiedzieć, czy macie jeszcze jakieś pomysły na to, żeby tą sytuację w krótkim czasie po prostu odwrócić albo dać nadzieję, jakąś perspektywę? Pierwsza najważniejsza rzecz, która powinna być zrobiona właściwie natychmiast, to jest ogólnokrajowy program mieszkaniowy. Wiele osób pamięta, był taki program Rodzina na swoim. Albo był taki program Mieszkanie dla Młodych. To były programy, z których powstało prawie ćwierć miliona mieszkań z dofinansowaniem państwa. Ludzie mieli dopłatę albo do rat, albo do kapitału, dzięki temu mogli kupić własne wymarzone mieszkanie. Dzisiaj te programy nie obowiązują. Słyszeliśmy dużo przecież o programie Mieszkanie Plus. Wiemy, że to się zakończyło fiaskiem. W całym kraju udało się zbudować tylko 10 czy 12 tysięcy mieszkań.
a ludzie potrzebują mieszkań w ilości masowej. Bo jeżeli my mówimy o takiej skali właśnie tych 10-12 tysiącach mieszkań, no to wiemy, ile mamy powiatów w Polsce, ile mamy gmin, to jest po prostu kropla w morzu potrzeb. Więc ogólnokrajowy program mieszkaniowy wzorowany na rodzinie na swoim, po to, żeby ludzie mogli dostać dopłatę do mieszkania, jest czymś koniecznym. Są też programy, które na przykład istnieją w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jest taki z kolei model, że my musimy mieć tylko 60% wartości mieszkania, tyle sfinansować, resztę dołoży nam państwo. I państwo staje się jakby współwłaścicielem mieszkania i w dogodnym dla nas momencie, na przykład za 10 czy 20 lat, po dużo niższej cenie, jesteśmy w stanie wykupić pełny udział. Więc to jest kwestia tylko wymyślenia takiego wehikułu. Te wehikuły w Polsce istniały, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że dzisiaj kwestia mieszkaniowa to jest palący problem, który dotyczy niemalże każdej polskiej rodziny. I to jest na ten moment chyba rzeczywiście jeden z najważniejszych problemów do rozwiązania i to bardzo krótkim czasie. Drugi temat. Tylko jeśli pan pozwoli, proszę. Bo jeszcze wracając do kwestii tych kredytów. Mhm. Jakby wyobraźmy sobie sytuację. Mamy mieszkańca Sieradza, którego nazwiemy Jan Kowalski, który do tej pory zarabiał... Przepraszamy wszystkich Kowalskich. Tak. To nie jest żaden przytyk, tylko jest to sytuacja, która spotyka wielu z nas. Jeżeli ktoś nagle miał ratę w wysokości 1000, 1500 zł i nagle te raty wzrosły o 100%, a zarobki nie wzrosły o 100%, tylko albo nie wzrosły, albo wzrosło o 10 czy 15, to co ten ktoś ma zrobić? Jaka jest odpowiedź dzisiaj państwa na to? W tej chwili takiej odpowiedzi nie ma. Ludzie nie mogą pracować na 3 etatach, 4 etatach, nie mogą też pracować na 2, bo każdy ma prawo do odpoczynku, każdy ma rodzinę i musi mieć czas dla siebie, więc zarobki muszą rosnąć tak samo, jak rosną ceny, minimalnie. A optymalnym rozwiązaniem byłoby to, żeby zarobki rosły bardziej. Dziś w dobie inflacji, drożyzny robi się naprawdę dla wielu gospodarstw domowych po prostu katastrofa. Moglibyśmy rozmawiać chyba na ten temat do końca programu, szanowni państwo, ale tematów, na które się umówiliśmy, jeszcze jest kilka. Centralny port komunikacyjny, trasy przebiegu przede wszystkim, trasa 85, mówię tutaj o powiecie łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim. Jest sporo zwolenników. Przeważnie to są ci, których nie dotyczy to bezpośrednio, w sensie majątku czy nieruchomości, ale też jest sporo przeciwników. Co państwo wy sądzicie w ogóle o tym projekcie i jak to widzicie kwestie, które dotyczą w tej chwili na przykład konsultacji, które się odbywają w różnych miejscowościach i powiatach? Po pierwsze, jakby niezależnie, gdzie jesteśmy po tej politycznej stronie, bo to nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, jakby wszyscy ludzie są za inwestycjami. Ale inwestycje muszą być robione z głową. To nie jest tak, że można sobie po prostu wytyczyć, tak jak kiedyś w Alternatywach 4, że jest jezioro, to przesuniemy jezioro. To tak nie działa. Gdzieś mieszkają ludzie, są osiedla, ludzie mają swoje pola i chodzi o to, żeby tę przestrzeń zagospodarować tak, żeby wszyscy byli w miarę możliwości zadowoleni. Jeżeli konsultacje, na przykład w Błaszkach czy we Wróblewie, odbywają się w taki sposób. W Błaszkach w którymś momencie nawet do tej konsultacji nie doszło. No, bo emocje były tak duże, że nie dało się ich przeprowadzić. Ale jeżeli przyjeżdża grupa z Warszawy, od pana Chorały, bo to on jest odpowiedzialny za ten cały projekt komunikacyjny i ludzie jakby nie mają żadnego wyboru, tylko te warianty są właściwie fikcyjne, bo wszystkie idą mniej więcej tym samym torem, no to znaczy, że nikt nie szuka kompromisu. A ludzie mają konkretne argumenty. Jest na przykład grupa ludzi, która się zwróciła między innymi do mnie o pomoc, która jak się okazało ma mieszkać między nowo wybudowaną w przyszłości obwodnicą Błaszek a torami. No to nie da rady mieszkać między obwodnicą a torami. A jeżeli ktoś uważa, że się da, to niech spróbuje. Więc my przecież wszyscy za sobą, pan redaktor też w tym uczestniczył i wielu z państwa również, braliśmy udział w tej walce o drogę ekspresową S8. To też nie był prosty projekt. Też on przechodził też konkretnym korytarzem. Też było mnóstwo kontrowersji, prawda? Też były kontrowersje, ale po to były te wszystkie konsultacje, żeby udało się wypracować taki wariant, który zadowoli jak największą liczbę ludzi. I dzisiaj cieszymy się z tej drogi. Możemy nią jeździć do Łodzi, do Warszawy czy do Wrocławia i wspominamy to jako ciekawą przygodę i coś, co już mamy. I chciałbym, żeby w przyszłości te inwestycje, które mają być w Polsce, też były tak wspominane. Dzisiaj nic na to nie wskazuje. Protesty, które ja widziałem na własne oczy, chociażby w Błaszkach, no to jeżeli na proteście w Błaszkach jest 1000 osób, w Błaszkach,
Jakby to nie jest Łódź, to nie jest Wrocław, to nie jest Poznań. To znaczy, że tam prawie każdy mieszkaniec jest w to zaangażowany. To znaczy, że każde gospodarstwo domowe może coś na tym stracić. I też takie fatamorgany, które przed ludźmi są budowane, że na przykład zostanie wybudowany nowy dworzec. Ludzie mówią, no wszystko w porządku, ale co ze starym? Bo stary jest zabity dychami i nie ma perspektywy otwarcia. Ludzie nie chcą wykluczenia komunikacyjnego, chcą móc dojechać do pracy. Błaszki są właściwie w połowie drogi między Kaliszem a Sieradzem. Więc ludzie chcą mieć połączenie w jedną i w drugą stronę, żeby móc pojechać do lekarza, czy móc pojechać do pracy, żeby właśnie tego wykluczenia nie było. I na to nie ma żadnej odpowiedzi. Ja się szczerze mówiąc ludziom absolutnie nie dziwię, że protestują, bo oni dzisiaj protestują jakby nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu całej gminy. Jest cała rada gminy, która popiera te protesty. W imieniu też wielu mieszkańców Sieradza, Zduńskiej Woli czy Łasku. Więc ja tylko apeluję z tego miejsca do tych, którzy o tym decydują, czyli do władz państwowych i w tej sprawie podejmowaliśmy interwencję, że tego typu inicjatywy czy inwestycje muszą być robione przede wszystkim z głową, bo to jest inwestycja, która jest dla ludzi. To nie jest inwestycja, która jest dla rządu. No i na lata niestety. I na lata. Niestety, niestety. Tak, oczywiście, to są konsekwencje, które zostaną... Konsekwencje, które zostaną z nami na lata. Jeżeli dzisiaj ten proces zostanie przeprowadzony źle, to nie tylko teraz setki albo tysiące osób ucierpią, ale na dziesiątki lat jakby zostaniemy z tym projektem taki, jaki on został wymyślony. Więc myślę, że tutaj potrzeba no, dużo takiego racjonalnego myślenia i czasami warto po prostu pójść po rozum do głowy i szczerze mówiąc tego warto życzę. Warto rozmawiać przede wszystkim. Tak. Kolejny temat, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to bezpieczeństwo energetyczne. Spotykamy się w pierwszej dekadzie listopada. Na nasze szczęście pogoda dopisuje, ale wcale nie jest tak słodko. Jest dużo wątpliwości, pytań z tym związanych. Wiem skądinąd, zbierając informacje od samorządów, choćby z powiatu sieradzkiego, że wypłaty do tej tony węgla przysłowiowej czy peletu trwają, tak? Ale są problemy i samorządowcy głośno o tym mówią, również ze składowiskami tego węgla, sposobem dystrybuowania tego węgla. Co sądzicie o tym bezpieczeństwie energetycznym? Co pan osobiście jako poseł na ten moment dostrzega? Jak to wygląda? No, po pierwsze, no, trzeba powiedzieć, jak wyglądały fakty. No, fakty wyglądały tak, że wtedy, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, było wiadomo, że prędzej czy później będzie musiało być wprowadzone embargo na rosyjski węgiel. I z danych, które zostały publicznie ujawnione, jakby one są po prostu faktem, wiemy, że polski rząd przez pierwsze 4 miesiące wojny w sprawie węgla nie zrobił absolutnie nic. To znaczy, nie robiąc nic, spodziewano się, że będzie z tego jakiś efekt. Jeżeli pan by się spodziewał jakiegoś efektu, to raczej podjąłby pan jakieś działania. Więc to jest sytuacja bez precedensu. I po 4 miesiącach rząd obudził się, że warto by było jednak coś zrobić, więc zamówił węgiel z Nowej Zelandii, z Australii, z jakichś różnych dziwnych kierunków. No każdy może w internecie zobaczyć, co przypłynęło do naszych portów i że jeżeli była tam połowa błota, a połowa węgla, to i tak była dobra dostawa. No i w związku z tym dzisiaj jest 7 listopada i bardzo dużo osób ciągle nie ma węgla. Kto nas ratował w tej sytuacji? No ratują bo to nas samorządy. I to też bez względu na podziały polityczne. Po prostu samorządowcy zostali do tego niejako zmuszeni przez rząd, bo rząd nie dał rady. A na szczęście samorządy w ogromnej większości zawsze stają po stronie obywateli, tak jak to było w COVID-zie, czy tak jak jest to teraz. I próbują zrobić wszystko, żeby do ludzi ten węgiel dostarczyć, mimo że nie jest to ich obowiązek. I dzisiaj jest tak, że samorządy próbują wywalczyć od rządu jakby no fakt odpowiedzialności za ten węgiel. No bo czy pan kiedykolwiek widział węgiel, który się nie pali? No nie, widziałem niedawno na ekranach jednej ze stacji telewizyjnych. No właśnie, przypłynął węgiel, który się nie pali. Więc dlaczego samorządowiec w Sieradzu, w Zduńskiej Woli czy w Łasku ma brać odpowiedzialność za węgiel, którym tak został zmuszony handlować i który w dodatku się nie pali? Więc ja po wizytach w gminach tutaj wokół Sieradza wiem, że no, samorządowcy są przerażeni, no bo odpowiedzialność w dużej mierze spada na nich. A dzisiaj jakby w związku z tym, że jest no, prawie już połowa listopada, no to jesteśmy w dużym zagrożeniu takim, że ten węgiel do wielu osób nie dotrze. I no, dzisiaj wszystkie ręce na pokład,
bo przecież to nie chodzi o ten czy inny rząd, no tylko chodzi o to, żeby węgiel dotarł do ludzi. Na końcu ludzi, jest człowiek, prawda? Na końcu jest człowiek. Ten Jan Kowalski, o którym oczywiście pan mówił na początku programu. Tak. I nie może dojść do takiej sytuacji, że mieszkałem gdzieś pod lasem, coś zdarzy się dramatycznego czy tragicznego i na końcu wszyscy wspólnie będziemy się zastanawiali, dlaczego. Tak. No i dlaczego Jana Kowalskiego ma obchodzić to, że rząd czegoś nie zrobił przez 4 miesiące? Przecież jakby on ma odłożone tam 1000 zł, bo przecież tyle kosztował jeszcze niedawno w Polsce węgiel, 1000 zł na tonę i powinien móc ten węgiel normalnie w skupie kupić. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. Za chwilę tego węgla pewnie będzie więcej. On będzie i tak przecież dużo droższy, bo to jest cena około 2000 zł. No ale to są dla wielu ludzi to jest jakby być olbrzymia albo nie być. Kwota. I olbrzymia kwota. Więc powiem panu, jak wygląda sytuacja na przykład we Włoszech. We Włoszech, tam gdzie wpłynęły pieniądze europejskie, z tego słynnego już KPO, które polski rząd jakby do dzisiaj tego nie załatwił dla Polaków. Tam na przykład masowo inwestuje się w pompy ciepła, które przecież nie kosztują mało, bo pompa ciepła to jest około 35-45 tysięcy złotych. Tylko tam zwrot dla Włocha, zresztą tak jest też w dużych miastach w Polsce, zwrot dla Włocha jest 100%. Dostaje pan pompę ciepła, dostaje pan 100% zwrotu i ma pan ciepło, które kosztuje pana w przeliczeniu 500, 600, 700 zł za miesiąc. Rozumiem, że to jest propozycja dla Polski, żeby tak robić. No, dzisiaj jest mała szansa na to, żeby do zimy, która przecież jest zapasem. Ale w perspektywie tak, czasu. Natomiast chodzi o to, że jakby też obojętnie jaki rząd jest, jakby każdy rząd musi myśleć przede wszystkim o tym, żeby obywatele byli zabezpieczeni, żeby był prąd, żeby było ciepło, żeby była żywność, żeby była komunikacja. To są rzeczy, które państwo musi zapewnić, bo ludzie przecież płacą podatki. Właśnie płacą podatki po to, żeby państwo zapewniło im to minimum funkcjonowania, żeby nie musieli się martwić o to, czy będą mogli kupić węgiel. Więc sytuacja jest bardzo, bardzo trudna i nie ma co się oszukiwać, że właśnie taka jest. Kolejny temat, o którym chciałbym z panem porozmawiać, to przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Wszyscy doskonale wiemy, że w tej chwili rozgrywa się dramat za wschodnią granicą, ale to nie pozostaje bez wpływu również na nas, na koszty życia, na nasze w ogóle bezpieczeństwo jako takie. Wy jako posłowie spotykacie się, pracujecie w różnych komisjach i dużo więcej wiecie na temat bezpieczeństwa nas, tu i teraz, niż my. Jak to wygląda? Czy na dzień dzisiejszy są jakieś sygnały, które mogą nas niepokoić, czy możemy czuć się bezpiecznie? Jest wiele sygnałów, które może nas niepokoić, bo za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a jednocześnie mamy za sobą tego największego i najpotężniejszego sojusznika, który jest tutaj w naszym kraju, czyli Amerykanów. W tej chwili w Polsce stacjonuje około 12 tysięcy Amerykanów i to są jakby siły na tyle poważne, żeby nie tylko wierzyć, ale wiedzieć, że mamy za sobą sojusznika, który w przypadku zagrożenia stanie po naszej stronie z pełną siłą. I na szczęście wszystkie rządy, które były w Polsce do tej pory, w tej kwestii sojuszu z Amerykanami, ale też w kwestii bezpieczeństwa, mówią mniej więcej tym samym głosem, że panuje tu pełna taka zgoda polityczna, że jednak wszystkie siły w Polsce są raczej antyrosyjskie, nawet jeżeli mamy zastrzeżenia co do niektórych działań, takich jak na przykład kontakty z Węgrami dzisiaj, albo to masowe kupowanie rosyjskiego węgla, ale w tych sprawach bezpieczeństwa no, starajmy się przynajmniej mówić jednym głosem, tak jak w przypadku rozwoju polskiej armii. No, tak jak mówił któryś z ministrów obrony, no, że albo ma się swoją armię, albo cudzą. Więc lepiej mieć swoją, inwestować w nią i mieć to poczucie bezpieczeństwa, dlatego że armię, w którą się nie inwestuje, no łatwo pokonać, co jakby wszyscy wiemy. Widzimy też, jaki gigantyczny krok zrobiła Ukraina od 2014 roku. Aż ja znam wielu Ukraińców, też tych, którzy piastują różne najważniejsze stanowiska w Ukrainie i oni mówili wielokrotnie, że oni czuli wstyd po roku 2014. Po tym, że Krym właściwie bez jednego wystrzału został przejęty przez Rosjan. Dlatego, że była gigantyczna korupcja, że armia no, była źle zarządzana, że nie było sprzętu i nie było planów ewentualnościowych, jak z tego wybrnąć.
I w związku z tym no, widać, że Ukraina no, odrobiła tę lekcję. I my też musimy dzisiaj odrobić lekcję po tym, co widzimy, co dzieje się w Ukrainie. Dlatego, że Ukraina i jej armia jest zupełnie innym krajem i zupełnie innym państwem, zupełnie inną armią, niż to było w roku 2014. Przecież oni stawili czoła Rosjanom, co na samym początku wojny wydawało się no, wielką trudnością. I my dzisiaj i nasi generałowie powinni czerpać z tych doświadczeń pełnymi garściami po to, żeby zabezpieczyć nasz kraj na przyszłość. Przed nami ogromne zakupy wojskowe, ogromne ale to też kwestia rozłożonych zakupów na wiele, wiele lat. Oj, na wiele, wiele lat. To nie jest tak, przecież doskonale pan o tym wie, panie pośle, że jutro będziemy mieli, czy pojutrze, cały sprzęt, który gdzieś tam sobie zamówiliśmy. To pierwszą osobą, która tak radykalnie zwiększyła budżet wojskowy, był Bronisław Komorowski, gdzie zwiększyliśmy ten budżet do tych wymaganych 2% PKB przez NATO i przez naszych sojuszników, a dzisiaj zmierzamy w kierunku 3% PKB. I to są ogromne pieniądze, bo to jest kwestia nawet 100 miliardów złotych rocznie, więc to są pieniądze gigantyczne, ale je trzeba wydać po to, żeby jakby no... Czuć się bezpiecznie. Żeby Polska mogła zostać bezpieczna na długie lata, żeby wszyscy obywatele czuli się bezpiecznie i żebyśmy wiedzieli, że przede wszystkim możemy liczyć na naszą własną armię, bo w pierwszej kolejności, jeżeli coś działoby się złego, to najważniejsze są nasze siły i każdy sobie z nas z tego musi zdawać sprawę. A więc zagrożenie jest i o tym trzeba pamiętać i szanowni państwo, brać to również pod uwagę. Na zakończenie naszego spotkania, najczęściej spotykając się z mieszkańcami czy z widzami Łasku, z Duńskiej Woli, czy też Sieradza, rozmawiamy o kosztach życia, bo to determinuje jak gdyby funkcjonowanie nasze na co dzień. Tak? Z dnia na dzień dzieje się tak, jak się dzieje. Inflacja niestety cały czas idzie do góry, pomimo zapewnień, że powoli będzie już w tym okresie hamowała. Zapytam wprost, przecież jako posłowie w parlamencie w przerwach pomiędzy obradami dyskutujecie, spotykacie się z różnymi specjalistami. Jakie jest pana zdanie na ten temat, tak realnie patrząc, czy coś takiego pozytywnego możemy przekazać naszym widzom i mieszkańcom? No, widzę jedno i drugie. To znaczy widać być może na horyzoncie jakąś dobrą wiadomość, o której za chwilę i też to, co dzieje się teraz. Ja jestem trochę zaniepokojony tym, co mówi rząd o tym, że będzie likwidował te tarcze, dlatego że to były pieniądze, które trafiały punktowo do ludzi. Między innymi mogliśmy dzięki temu mieć troszeczkę tańsze paliwo, mimo że Orlen ma gigantyczne marże. I to dla ludzi myślę, że jest ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich, bo przecież każdy zderza się z zakupami, idąc do Biedronki, Lidla, do Dino, do jakiegokolwiek innego sklepu. Przecież wiemy, ile płaciliśmy za zakupy kilka miesięcy temu, ile płacimy teraz. I to nie jest tak, że to się zrobiło samo. Mamy w tej chwili najwyższą właściwie inflację w Unii Europejskiej i to też ktoś nas do tego doprowadził. To, co można przekazać, co może być dobrą informacją, ale zależy to w 100% dzisiaj od polskiego rządu, to jest zamknięcie tej wojny z Unią Europejską, po to, żeby pieniądze z KPO i z tego budżetu unijnego wpłynęły do naszego kraju. Mówimy o właściwie 200 miliardach złotych, które już tutaj powinny być, które już tutaj powinny pracować. Tak jak wspominałem wcześniej, te pieniądze na przykład we Włoszech w jakiejś części poszły na to, żeby ludzie byli bezpieczni na zimę. I tak samo mogło być, czy może być dalej u nas w Polsce. To znaczy te pieniądze powinny być nie tylko wpakowane w cudzysłowie, w polską gospodarkę, ale on powinien trafić do polskich rodzin, do polskich szpitali po to, żeby jakby zabezpieczyć ludzi, po to, żeby małe, lokalne firmy, takie, które albo jednoosobowe działalności gospodarcze, albo pracownicy, żeby wszyscy mogli poczuć jakiś oddech. Przecież ludzie dzisiaj na gwałt rety potrzebują jakiegoś oddechu. Potrzebują trochę tak jakby zaczerpnięcie takiego świeżego powietrza w górach. My wszyscy jesteśmy raczej przytłoczeni w tej chwili. Przede wszystkim perspektywy jakieś. Tak, przytłoczeni drożyzną, właśnie inflacją, cenami paliwa, prądu, gazu. Przecież te wszystkie informacje, które do nas płyną, są skrajnie złe. Więc na miejscu rządu dzisiaj robiłbym absolutnie wszystko, żeby jak najszybciej doprowadzić do porozumienia w tej sprawie, bo wszystko w rękach rządu. A te pieniądze to nie są pieniądze rządu. One mają wpłynąć do Sieradza, do Zduńskiej Woli, do Łasku, do każdego polskiego miasta, każdej polskiej wsi, a 200 miliardów złotych gwarantuje panu, że zauważy każdy, wtedy, kiedy one już się w Polsce znajdą.
Odbywa pan w wolnym czasie, chociaż tego czasu, z tego co widzę, zbyt wiele nie ma, ale odbywa pan liczne spotkania z mieszkańcami tego regionu przede wszystkim, bo jest pan posłem tego regionu. Proszę powiedzieć, jakie sprawy są takie najistotniejsze dla ludzi? Nie pytam o takie osobiste dzisiaj 100%, sprawy. Dzisiaj 100% spraw, chyba że jest to spotkanie w Błaszkach i ono dotyczy tej kolei dużych prędkości albo CPK. Właściwie 100% spraw odnosi się do tu i teraz, czyli do tego, o czym rozmawiamy od kilku dobrych minut, czyli do drożyzny, inflacji, cen benzyny, prądu i tak dalej. To są rzeczy, o których rozmawiamy ci wszyscy. Bo albo ktoś nie jest zabezpieczony jeszcze na zimę i nie ma węgla, albo ktoś dostał właśnie rachunek za prąd. Ja właśnie wracam od jednego z sieradkich przedsiębiorców, który chciał mi pokazać swoje rachunki za gaz. No to no jeżeli ktoś nagle dostaje rachunek wyższy o kilkaset procent, to jakby co ma zrobić? On nawet gdyby bardzo chciał, to nie jest w stanie tego przerzucić na klienta, bo klient też u niego nic nie kupi. On chce mieć dobre towary w dobrej cenie. Ostatnio był taki przykład jednego z akwaparków, chyba we Wrocławiu, który gdzieś oglądałem taki wywiad w którejś z telewizji i szef tego akwaparku mówi, no dostaliśmy podwyżkę 600% za prąd i 500% za gaz. No i u nas bilet kosztuje 60 zł. No to mam zrobić bilet po 300 zł za wejście do akwaparku. No przecież nikt nie przyjdzie do akwaparku za 300 zł, prawda? Więc jakby to się wiąże po prostu z wyjęciem kluczy i zamknięciem biznesu. I to, przed czym stoimy jako kraj, jako społeczeństwo, przed największym wyzwaniem, no to jest właśnie wyzwanie tego, żeby ten trudny okres przetrwać, w miarę możliwości trafiła, między innymi ta pomoc europejska. Bo dzisiaj jakieś sztuczne wojny, tak naprawdę już nie wiadomo o co, nikogo to nie interesuje. Ludzie chcą, żeby było taniej, żeby pieniądze trafiły do Polski, żeby rządzący zajęli się rządzeniem, a nie polityką. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo, panie pośle, ale niestety czas nam nie pozwala na dłuższą rozmowę. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa. Ja też mam taką nadzieję. W związku z tym postawmy tutaj kropkę w programie na każdy temat. Państwa gościem był poseł Cezary Tomczak. Bardzo dziękuję za udział w programie, a Państwu dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i dziękuję Państwu. Potrzebna jest krew na leczenie chorującej na białaczkę limfoblastyczną dwuletniej Anieli Matusiak. Oddać można każdą grupę życiodajnego płynu, by Anielka miała pierwszeństwo w leczeniu. Krew można oddać w dowolnym punkcie poboru krwi. Ważne, by wskazać, że ten życiodajny płyn będzie przeznaczony na leczenie Anielki. Wystarczy podać dane: Aniela Matusiak, hematologia dziecięca, Szpital w Łodzi, ulica Sporna 36. Zachęcamy do udziału w akcji. Gdy chorowałam na białaczkę, byłam daleko od domu, rodziny i spotkań z koleżankami. Na szczęście w pomaganiu nie przeszkadza żaden dystans. Dawca szpiku zamówił pakiet rejestracyjny, pobrał wymaz i odesłał go. Dzięki niemu wyzdrowiałam, bo nasze geny pasowały do siebie. Ty też możesz uratować komuś życie. Wejdź na dkms.pl i dołącz do społeczności dawców szpiku. Bo bez względu na dystans łączą nas geny. W niedzielę 27 listopada w hali 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia przy ulicy Mickiewicza odbędzie się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej w sezonie 2022-2023. Mosir Sieradz zaprasza chętne do gry zespoły. Zgłoszenia przyjmowane są do środy 23 listopada do godziny 15 pod numerem telefonu 43 822 38 82 lub adresem e-mail ośrodek@mosirsieradz.pl. Uwaga, warto się pospieszyć, bowiem w każdym turnieju eliminacyjnym obowiązuje limit 16 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w regulaminie oraz na stronie internetowej www.mosirsieradz.pl. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 16 w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu przy ulicy Jagiellońskiej 2.
Mile widziani są seniorzy, którym zależy na własnym rozwoju, chcą uczestniczyć w dyskusji na aktualne tematy, spotkać interesujących ludzi, czy porozmawiać ze specjalistami przy dobrej kawie i smacznym poczęstunku. Ofertę edukacyjną możecie Państwo zobaczyć na ekranie. Na spotkania można się zgłaszać pod numerem telefonu 43 822 3164, 43 822 4962 lub 43 822 8020 lub w wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej w Śradcu. Serdecznie zapraszamy! Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza 25 listopada na wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi i koncert muzyki latynoamerykańskiej. Będzie to muzyczne spotkanie ze światowymi hitami wokalno-muzycznymi, m.in. La Cucaracha, Libertango czy Por Una Cabeza w wykonaniu orkiestry i solistów Teatru Wielkiego, a także rodowitych latynosów, sopranistki Alejandriny Vasquez i tenora Pepe Diaza. Koszt wyjazdu dla osób mieszkających w zasobach SSM wynosi 85 zł, a dla osób spoza zasobów 95 zł. Zapisy i wpłaty przyjmowane są w biurze SDK-u przy Alei Pokoju 11 lub pod numerami telefonów 43 827 16 20 lub 509 130 542. Ilość miejsc ograniczona. Wyjazd do Łodzi planowany jest 25 listopada o godzinie 16 z parkingu przy ZUS-ie. Serdecznie zapraszamy. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiada do sprzedaży w ramach przetargu pisemnego lokal mieszkalny numer 36A, położony na 5 piętrze w bloku przy ulicy Jana Pawła II 12 w Sieradzu, o powierzchni użytkowej 65,9 m2. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu to 426 400 zł. Sieradzka Spółdzielnia posiada również do sprzedaży w ramach przetargu pisemnego lokal mieszkalny numer 30, położony na 3 piętrze w bloku przy ulicy Adama Mickiewicza 13 w Sieradzu o powierzchni użytkowej 34,1 m2. Wartość rynkowa lokalu stanowiąca podstawę do przetargu to 149 200 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.ssmsieradz.pl lub pod numerem telefonu 43 826 62 96. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zachęca do zapisów i uczestnictwa w zajęciach w Nowym Roku Kulturalno-Oświatowym 2022-2023. W ofercie SDK-u można znaleźć m.in. zajęcia plastyczne czy teatralne. Wśród zajęć muzycznych jest zarówno nauka śpiewu, jak i gry na gitarze lub keyboardzie. Na zajęciach tanecznych pojawią się układy grupowe, elementy akrobatyki, a także breakdance i hip-hop. Ponadto będzie można skorzystać z zajęć robotyki, jogi dla dzieci i dorosłych, nauki języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, a także fitnessu dla kobiet i zajęć na pływalni. Zapisy przyjmowane są pod numerami telefonów 43 827 16 20 lub 509 130 542 pod adresem e-mail sdksieradz@gmail.com lub osobiście w biurze Spółdzielczego Domu Kultury przy Alei Pokoju 11. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach, rozwijania swoich zainteresowań i szlifowania talentów. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Pierwsza okręgowa stacja kontroli pojazdów w regionie PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13. W ramach przeglądu uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w pojazdach do 3,5 tony. Zapraszamy!
Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Vectrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia. Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizję, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości, są optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawów montowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach.
W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do oglądania piątkowego programu w Święto Niepodległości o godzinie 18. Na zapowiedzi nadchodzących wydarzeń i bieżące informacje z regionu zapraszam w imieniu Beaty Michalskiej. Na dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Usłyszeliśmy o tym z kilku miejsc, że można dofinansować remont. Myśmy byli na etapie takim, że musieliśmy coś zrobić, jeśli chodzi o budynek, bo okna wymagały wymiany i docieplenie budynku i wymiany wymagał też piec. Więc po zapoznaniu się z programem, dzięki synowi, który nam pomógł bardzo mocno przy tym programie, udało nam się zrealizować któreś tam z tych tematów, które były zaplanowane. Wymiana pieca to było najważniejsze. Borykaliśmy się z tym, że i tak będzie wymiana tego pieca wymagana i tak, więc zmieniliśmy piec pierwszej kolejności na piec pelletowy, odpowiadający wymogom tego programu. W drugim etapie mieliśmy wymianę okien. Okien, które wymagały po 20 paru latach istnienia budynku, też wymiany. Nie były to okna na tamte czasy zbyt piękne i nowoczesne, jakie były potrzeby, jakie pieniądze, takie były budowy. Tak samo myśmy zrobili. W tej chwili mamy nowoczesne, piękne okna. Korzyści są przede wszystkim, jeśli chodzi o docieplenie budynku, o piec, mniej pracy, mniej hałasu, cieplejszy budynek. Estetyka jest niesamowita, poprawiona, więc tutaj, jeśli chodzi o to, to nie ma chyba porównania z czymkolwiek. No po prostu jest ładnie. Chciałbym powiedzieć w ten sposób. Najpierw usiąść, pomyśleć, co trzeba zrobić w domu. Myśmy z żoną tak troszeczkę w chaosie to zrobili, ale zrobiliśmy. Pomyśleć, co zrobić, jakie są możliwości dofinansowania budynku. A najważniejsze jest to, żeby po prostu wiedzieć, co się robi i doradzić się kogoś, co pomoże nam w tym budynku przynajmniej te większe koszty zrealizować.
Weź dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie czystepowietrze.gov.pl. Czyste powietrze! Szukasz witamin? Potrzebujesz kremu na zmarszczki? Masz problemy z poruszaniem się? Wejdź na MedMi Sklep. Sklep z pomarańczowym plusem. W MedMi Sklep jest wszystko, co pomoże Ci dbać o zdrowie. Witaminy i zdrowa żywność. Kosmetyki. Akcesoria dla seniorów. MedMi Sklep jest dla Ciebie. Zadzwoń 729 086 455, a pomożemy Ci złożyć zamówienie, które opłacisz u kuriera. Zadzwoń 729 086 455. MedMi Sklep. Dla Ciebie na zdrowie. Już po raz dziewiąty w Zamku na Skale w Trzebiszowicach odbyła się gala plebiscytu gospodarczego Sudeckie Kryształy, podczas której wręczono statuetki w 6 kategoriach. Kapituła doceniła inwestycje, produkty turystyczne, regionalne, usługi, imprezy promujące region i firmy odpowiedzialnego biznesu. Gala została zorganizowana po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią. Ja bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy witać Sudeckie Kryształy na terenie ziemi lądeckiej. Właśnie w tym urokliwym zamku w Trzebiszowicach i myślę, że widać było też na scenie, jak i też na widowni, że wszyscy bardzo się cieszą i czekają na ten moment, żeby tą galę oglądnąć, no i potem ten wieczór, który już jest też kultowy. Ja się bardzo cieszę, bo 3 lata pokazały, mimo pandemii koronawirusa, jak wiele wydarzeń, jak wiele ciekawych inwestycji zostało wykonanych w tym czasie. Tak naprawdę kapituła miała duży orzech do zgryzienia, kogo nagrodzić. Staramy się zazwyczaj nagradzać wszystkich, czy wyróżnieniami, czy nagrodami, pierwsze, drugie, trzecie. A powiem tak, mnie cieszy, ponieważ za każdym razem mamy pełną salę ludzi. I to jest ten widok, na który czekamy. Zaczynamy zawsze punktualnie i ludzie się już przyzwyczaili, że nie można się spóźniać, bo później już nie ma miejsc. I wiele osób stało. I to bardzo cieszy. Nagroda dzisiejsza jest ogromnym wyróżnieniem dla nas, za którą serdecznie dziękuję. Natomiast jest też dowodem na to, że nasz wysiłek jest zauważalny w terenie. I to jest bardzo miłe, bo jednak każdy człowiek ma tą cechę, że lubi być doceniany i lubi, kiedy inni zauważają to, co się dzieje. Nagroda jest dla mnie taką właśnie wartością, że wszystko to, co robimy i to, jak się zmieniamy i te wszystkie inwestycje prowadzone, różni wykonawcy, każdego dnia tysiące problemów do pokonania, ale w efekcie twierdza zmieniona jest tym, do czego dążymy i dziękuję bardzo za to, że jest to zauważalne. Twierdza jest po to, że ma służyć ludziom, ma służyć w dzień, w nocy, stąd różnego rodzaju imprezy są również wieczorne, jak nocne zwiedzania. Zapraszamy firmy integracyjne na różnego rodzaju spotkania, szkolenia. Tworzymy kalendarz wydarzeń po to, żeby praktycznie co kwartał działo się coś ciekawego na twierdzy, tak naprawdę dla różnych adresatów w naszym regionie. Także ja chcę, żeby twierdza była popularna, lubiana i jak ten magnes przyciągała wiele osób. W tym roku obchodzimy 10-lecie i jesteśmy mile zaskoczeni i wielokrotnie startowaliśmy w konkursach. Kropla drąży skałę, więc to jest też dowód na to, że trzeba być cierpliwym i zdeterminowanym i bardzo się cieszymy z tej nagrody, bardzo, bardzo. Traktujemy tą pracę jako służbę na rzecz innych osób, więc tym bardziej jest to nobilitujące dla nas, ale daje nam oczywiście satysfakcję, taką chęć do dalszego działania, do podnoszenia poprzeczki jeszcze wyżej. Nasz basen trafił na czołówkę TVN-u Dzień Dobry Wakacje. Pięknie nakręcona czołówka, którą obejrzeli wszyscy mieszkańcy w całym naszym kraju. No jest to inwestycja, jak widać, trafiona. Gala jak zawsze przepiękna, nie jestem tu po raz pierwszy. Szkoda, że te 3 lata rzeczywiście nam uciekły i nie mieliśmy okazji uczestniczyć w przepięknej gali. Bardzo dziękuję kapitule, wszystkim sponsorom, wszystkim organizatorom. Dzisiejsza gala chyba przerosła też moje oczekiwania. I jestem dumna, że zdobyliśmy kryształ, który w pierwszej kategorii, a więc w kategorii bardzo ambitnej, bardzo wymagającej dużej pracy i dużych wysiłków ze strony każdej gminy, myślę.
gala niezwykła. Bardzo się cieszę, że jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymaliśmy to wyróżnienie właśnie w 25-lecie naszego istnienia. W 1997 roku, gdy Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstawała, miała 4 lokalizacje, 600 hektarów terenów, które można było zagospodarować pod przedsiębiorców. Dziś jesteśmy w 174 gminach, w 29 powiatach, w 3 województwach. To pokazuje, jaką drogę pokonaliśmy, co udało nam się zrobić i gdzie dziś jesteśmy, na jaką skalę działamy. Tak jak mówiłem podczas przemówienia, bardzo się cieszę, że miałem tę niezwykłą okazję odebrać nagrodę. Sudecki Kryształ, wielkie wyróżnienie. Natomiast dedykowałem i dedykujemy tę nagrodę wszystkim naszym przedsiębiorcom, wszystkim naszym inwestorom, bo gdyby nie oni, tej nagrody by nie było, nie byłoby Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po pierwsze, bardzo dziękuję Kapitule, że dostaliśmy tą nagrodę. Super kryształy, no nie spodziewaliśmy się. Firma istnieje 5 lat. Super kryształ 5-letniej firmy to naprawdę bardzo, bardzo dużo dla nas znaczy. Oczywiście no, to by się nie stało bez pracowników, bez wsparcia mojego brata. No, jedno grono rzesza ludzi po prostu, która jest zaangażowana w to całość istnienia tego browaru. Dzięki temu po 5 latach no jesteśmy, gdzie jesteśmy. Staramy się robić produkt jakościowy i to widać, że to działa, że jakość, a nie cena jednak no, przebija się. Zdobyliśmy go pierwszy raz w tym roku, mieliśmy drugie, trzecie miejsce i nie ukrywam, że po tak długim czasie, w którym jakby tych kryształów no, niestety nie było i cieszymy się, że znowu są, jesteśmy naprawdę szczerze szczęśliwi. Naprawdę co roku jest co pokazać i cieszę się, że samorządy się w to włączają. Wszystkie chętne chcą pomagać przy organizacji tego typu wydarzenia i co ważne, przedsiębiorcy chcą być na Sudeckich Kryształach. My nie musimy prosić. Nasz plebiscyt oglądali w Meksyku, w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych. To pokazuje, że jeżeli robi się dobrą rzecz, to ludzie po prostu sięgają, oglądają i cieszą się razem z nami tym, co odbywało się na tej dzisiejszej gali. Co jest też istotne, to jest wydarzenie nie tylko gospodarcze, ale również kulturalne, ponieważ w tym roku 6 wyjątkowych artystów z różnych tematów, z różnych branż, bo było bardzo poważnie, było też jazzowo, ale był też akcent ukraiński. W tym roku na scenie wystąpili Domina Przegina, czyli Dominika Radwan z Kłodzka, której na gitarze akompaniował Adam Bator. Miło, a ja naiwna byłam, wino róże, szepty my. Sama nie wiem, skąd we mnie ta siła, by myśleć tak o tobie wciąż. Pochodząca z Bielawy Emilia Hamerlik. Wyjątkowa Solomija Petelnicka, której na skrzypcach akompaniował Olek Foksek. Jezus, sestryczko, jak tobie zajeca, braczek twój na wojnie, a ty widajesz za. Braczek twój na wojnie, krocią prolywaje w tebe weseleczko, win to nie znaje. Finalista Voice of Poland senior Andrzej Biliński z Kudowy Zdroju. Zbrzydła, więc bądź moją muzą. Bądź mi blondyneczką, niedużą skwar. Czy w deszcz, co robić masz, wiesz? Co masz robić, wiesz? Smaż, gotuj, zmywaj, pieszcz. Odnosząca sukcesy w kraju i na świecie znana śpiewaczka operowa Joanna Chorodko. Thank you.
gwiazdą 9. gali Sudeckich Kryształów była znana wszystkim Grażyna Łobaszewska. Herbaty smak i ten kapcie miękki czum, lecz może spokój serc, wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr. Myślisz, jestem tak młody, to czas nas uczy pogody. To kod lat, to kod lat. Ostatni występ Grażyny Łobaszewskiej po prostu był wspaniały. Zresztą wszyscy wykonawcy super, ale ona jak zwykle na najwyższym poziomie pokazała wspaniałe, nowe interpretacje swoich przebojów i to była taka piękna kwintesencja całej tej imprezy. Gratuluję po raz kolejny panu prezesowi Telewizji Sudeckiej, wszystkim pracownikom za to, że cały czas myślą o nas, czyli tych odbiorcach. Ja nie mówię teraz jako burmistrz, ale ten, który ogląda telewizję, odbiorcach i możliwość dania tego wspaniałej chwili wytchnienia i zobaczenia naprawdę na najwyższym poziomie imprezy. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. Już teraz zapraszamy nie tylko na kolejną 10. jubileuszową galę wręczenia Sudeckich Kryształów, ale każdego dnia, gdzie prezentujemy informacje i wydarzenia z naszego regionu. Myślisz, jestem tak młody, to czas nas uczy pogody, tak od lat. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Zapisane w historii. W styczniu 1944 roku żołnierze Armii Czerwonej, walcząc z Niemcami, przekraczają przedwojenną granicę II Rzeczpospolitej. To wydarzenie jest bardzo istotne dla dzisiejszego tematu naszych rozważań, ponieważ będziemy rozmawiali o tak zwanej akcji Burza przeprowadzonej przez Armię Krajową oraz o manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli będziemy rozmawiali o tak zwanym wyścigu o Polskę. Wielokrotnie już o tym mówiłem, ale pozwolę sobie przypomnieć, że od klęski wrześniowej od jesieni 1939 roku na emigracji funkcjonuje legalny polski rząd. Początkowo funkcjonuje we Francji, a po jej klęsce przenosi się do Wielkiej Brytanii i tam pozostaje do końca II wojny światowej. Ten rząd ma do wykonania swoje zadania. Jednym z nich jest utworzenie Polskich Sił Zbrojnych, czyli odtworzonego po klęsce wrześniowej Wojska Polskiego, które ma w dalszym ciągu walczyć z okupantami, czyli w tym przypadku z Niemcami. I tak też się dzieje. Od 1939 roku aż do roku 1945 żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie walczą z Niemcami. Są to marynarze, są to piloci, są to żołnierze wojsk lądowych, to są te słynne bitwy pod Narwikiem, pod Tobrukiem, Monte Cassino, obrona brytyjskiego nieba. Obok Polskich Sił Zbrojnych rząd emigracyjny tworzy podległe sobie w okupowanej Polsce struktury państwa podziemnego, w tym własną siłę zbrojną, czyli słynną Armię Krajową, która w
funkcjonuje praktycznie już od roku 1939, a w 1942 przybiera ten ostateczny kształt. Niestety, równolegle do działań rządu londyńskiego na zlecenie Józefa Stalina zaczynają funkcjonować na ziemiach polskich struktury komunistyczne, które tworzą alternatywną siłę dla rządu londyńskiego. W 1944 roku, o czym już kiedyś mówiliśmy, powstaje Krajowa Rada Narodowa i po połączeniu ze Związkiem Patriotów Polskich powstaje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który uzurpuje sobie prawo do pełnienia funkcji rządu polskiego. Dlatego też pozwoliłem sobie to słowo rządu zamieścić w cudzysłowie, ponieważ jest to rząd uzurpatorski, ale podparty potężnymi argumentami siły. Jest to między innymi stworzone na potrzeby planu Józefa Stalina Ludowe Wojsko Polskie, zrzeszające w swoich szeregach dziesiątki tysięcy Polaków, którzy chcą walczyć z okupantem, chcą walczyć z Niemcami, a żołnierze ci niestety nie mają świadomości, że są narzędziem, instrumentem w rękach polskich komunistów i realizują plan Józefa Stalina odnośnie podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu. Obok Ludowego Wojska Polskiego powstaje również konkurencyjna formacja partyzancka dla Armii Krajowej, czyli Armia Ludowa. I teraz te dwie siły, ta prolondyńska i komunistyczna, będą musiały się ze sobą zetrzeć właśnie w walce o przyszłość państwa polskiego. Powiedziałem, że w styczniu 1944 roku przedwojenne granice państwa polskiego przekracza Armia Czerwona. Obok żołnierzy radzieckich na ziemię polskie wkraczają żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. I wtedy właśnie rząd londyński i Armia Krajowa staje przed wielkim wyzwaniem. Co zrobić, żeby utrzymać legalną władzę na wyzwalanych polskich ziemiach? Przypomnę tylko, że Armia Krajowa, kiedy powstawała, to postawiła sobie za cel wybuch powszechnego powstania przeciwko Niemcom właśnie w chwili, kiedy siła niemiecka ulegnie załamaniu. Ten plan narodził się już w roku 1942. Nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że tak zmieni się sytuacja polityczna w przypadku państwa polskiego, że wykształci się drugi, alternatywny, tak pozwolę sobie powiedzieć, rząd, który będzie chciał przejąć władzę nad krajem. Stąd rząd londyński i podległe mu struktury Armii Krajowej wprowadziły tak zwany plan burza. Jakie były cele tego planu? Możemy go podzielić na dwie części. Cel pierwszy to cel wojskowy, militarny, czyli uruchomienie wszystkich oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, a była to potężna siła licząca dziesiątki tysięcy żołnierzy i ta właśnie Armia Krajowa miała nękać cofające się wojska niemieckie i również Armia Krajowa miała współpracować z Armią Czerwoną w czasie walk z Niemcami. To są te cele militarne. Natomiast tak naprawdę chyba ważniejsze były te cele polityczne, czyli niedopuszczenie do władzy polskich lewicowych ugrupowań na terenach, z których wyparto Niemców, lewicowych, czyli tych komunistycznych, podległych Związkowi Radzieckiemu. I druga rzecz, Armia Krajowa miała występować wobec Rosjan w roli gospodarza na wyzwalanych terytoriach. Walczy Armia Krajowa razem z Armią Czerwoną, razem przeciwko Niemcom, ale po zakończeniu walk Armia Krajowa mówi, to my jesteśmy tutaj gospodarzami. Dziękuję, że nam pomogliście, ale my mamy swoje władze. Czyli plan burza to dwa cele. Cel wojskowy i cel polityczny. I zaczyna się operacja burza. Z jednym takich sztandarowych przykładów
jest operacja Ostra Brama, czyli współdziałanie Armii Krajowej i Armii Czerwonej przy wspólnym wyzwalaniu Wilna. Polscy żołnierze Armii Krajowej i żołnierze radzieccy ramię w ramię walczą o wyzwolenie miasta, co się oczywiście udaje, ale tak naprawdę dopiero wtedy okazuje się, jakie są tutaj zaopatrywania Armii Czerwonej Związku Radzieckiego na współpracę z Armią Krajową. Na wszystkich terytoriach zajmowanych przez Armię Krajową już po zakończeniu tych militarnych działań, po tej militarnej części akcji Burza, następują aresztowania żołnierzy Armii Krajowej. Na wschód, w głąb Związku Radzieckiego, wywożonych jest tysiące polskich żołnierzy. Do niewoli radzieckiej, do radzieckich łagrów trafiają oficerowie Armii Krajowej, natomiast żołnierzom szeregowym daje się wybór. Albo wywóz na Syberię, albo wstąpienie do Ludowego Wojska Polskiego. Wielu żołnierzy, tych szeregowych, zwykłych żołnierzy Armii Krajowej, dokonuje tego wyboru, wstępuje w szeregi Ludowego Wojska Polskiego, żeby uniknąć zesłania w głąb Związku Radzieckiego. W czasie, kiedy prowadzona jest akcja Burza, kiedy Armia Krajowa walczy u boku Rosjan, czy wraz z Rosjanami przeciwko Niemcom, kiedy dokonywane są później te aresztowania żołnierzy Armii Krajowej, polscy komuniści nie odpoczywają, oni cały czas działają nad przejęciem władzy w Polsce i właśnie 22 lipca 1944 roku w pierwszym wyzwolonym polskim mieście, dokładnie w Chełmie, zostaje ogłoszony manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Czyli, tak jak powiedziałem, PKWN uzurpuje sobie prawa do bycia polskim rządem. Dzisiaj wiemy, że ten manifest został napisany już wiele dni wcześniej w Moskwie pod okiem, przy korekcie Józefa Stalina. Natomiast 22 lipca 1944 roku zostaje oficjalnie ogłoszony na ziemiach polskich. Jakie były główne założenia tegoż manifestu? Po pierwsze, manifest PKWN mówił, że jedyną legalną władzą w Polsce jest właśnie PKWN, czyli polscy komuniści, a rząd w Londynie jest władzą samozwańczą, nielegalną. Po drugie, polscy komuniści w manifeście przywracali Polsce ziemię piastowskie, tak zwane ziemie odzyskane, czyli ziemie nad Odrą i Bałtykiem, które jeszcze należało odebrać Niemcom. Kolejnym hasłem PKWN-u było przejęcie całego majątku poniemieckiego. O ile ten punkt pierwszy, czyli uznanie rządu londyńskiego za nielegalny, miał prawo nie podobać się Polakom, to te kolejne punkty, proszę zobaczyć, odzyskanie ziem na zachodzie dawnych słowiańskich, naszych prastarych ziem, czy odebranie majątku poniemieckiego, były dla Polaków jak najbardziej przychylne. Natomiast manifest niewiele wspominał o wschodnich terytoriach II Rzeczpospolitej, tych zajętych już przez Związek Radziecki. Pojawiły się tam lakoniczne hasła o tym, że zasada funkcjonowania ziem wschodnich powinna funkcjonować na zasadzie ziemie polskie Polsce, ziemie ukraińskie Ukrainie, ziemie białoruskie Białorusi. To tak naprawdę oznaczało oficjalne oddanie części państwa polskiego pod kontrolę Związku Radzieckiego. Manifest PKWN wspominał również o reformie rolnej, czyli o przyznaniu bezrolnym chłopom ziemi na własność. Oczywiście ta ziemia miała być przyznawana kosztem właścicieli wielkich majątków. Podobnie było z nacjonalizacją przemysłu, czyli upaństwowieniem przemysłu. Majątek prywatny z dnia na dzień miał stać się własnością państwa. Ktoś powie, sprawiedliwość dziejowa, a tak naprawdę była to zwykła kradzież. Manifest PKWN mówił również o dostępie powszechnym do bezpłatnej nauki i oświaty. Niestety
analfabetyzm był wielką bolączką II Rzeczpospolitej. Teraz polscy komuniści postanawiają z tym analfabetyzmem walczyć. Podsumowując, akcja Burza militarnie możemy powiedzieć, że odniosła sukces. Żołnierze Armii Krajowej walczą z wycofującymi się wojskami niemieckimi. Stają ramię w ramię z Armią Czerwoną w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Natomiast jeśli chodzi o kwestie polityczne, no to niestety była to wielka przegrana rządu londyńskiego. Nie udało się zrealizować tych zadań. Armia Krajowa tak naprawdę nie miała nawet możliwości wystąpienia w roli gospodarza na wyzwalanych ziemiach polskich, ponieważ żołnierze Armii Krajowej byli natychmiast aresztowani przez NKWD i wywożeni w głąb Związku Radzieckiego. Dlatego też ostateczna rozgrywka o władzę nad wyzwoloną Polską miała odbyć się w Warszawie. To tam miała rozstrzygnąć się walka między rządem emigracyjnym w Londynie, a uzurpatorskim rządem komunistycznym reprezentowanym przez PKWN. I o tej walce, czyli dokładnie o Powstaniu Warszawskim, będziemy rozmawiali już w kolejnym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.